miejscu kochanek ustalam tą nagrodę, która nazywa się ślad. Jest ona przyznawana tym, którzy zostawiają ślad wśród tych, których Bóg ustawił na ich drodze. Kiedy wczoraj szedłem w orszaku trzech królów i przypomniałem sobie historię sprzed 46 lat. Niektórzy z tych obecnych też ją sobie załamać przypomną. Obecna katedra tego wzięcia Najświętszej Matki Panny i przedstawienie jasnogórne przygotowane przez studentów już pasterstwa akademickiego, któremu przewodził święty pamięci ksiądz Jan. Taka scena. Stoi dwóch pasterzy i usiłują wyrzucić tron Heroda. Kona nadbija. 46 lat temu. To pierwszy taki obraz, który mi się pojawił. A drugi to pielgrzymka. Wędrówka o kopii obrazu naszej Pani Jasnogórskiej. Czterech najsilniejszych studentów wniosło ten obraz i przed kolejną milicji trwały się uwagi przeszkodzić tej wędrówce. Obraz powędrował na wyciągniętych rękach do góry. Znajdował czas na naukę, która była trudna, w końcu medycyna. Znajdował czas na duszpasterstwo akademickie, znajdował czas na wędrówki. Powędrować jako studenci po górach. I zazwyczaj kończyło się to w góralskiej chacie. Wszyscy na podłodze śpimy, ale przedtem gaździna zdumiona, że studenci zaprosili ją na różaniec. Bo na to okno zawsze miał czas. A potem ta ukończona na jego ukochana medycyna. Doktorat. Chyba jedyne z naszej ekipy doktoratem. I specjalizacji nie było. Ale cały czas jest miejsce w życiu na pracę społeczną. Nie taką dla Lipy. Ale żeby ona komuś służyła. I służył jako lekarz rodzinny, lekarz ogólny i medyk sądowy. A przede wszystkim słuchał. To jest to, co zawsze starałem się powtarzać. Czasami moim studentom mówię. Są trzy zawody, które wymagają słuchania. To jest kapłan, lekarz i nauczyciel. Był lekarzem i był nauczycielem dla wielu swoich kolegów, jak należy traktować pacjenta. I do tego wszystkiego jeszcze czciciel świętej Rity z Kasia. To oznaczało, że nie ma ludzi słabych, głupokich, których mogę wyjechać. I to wszystko mówię w czasie przeszłym. Bo jest czas siebie. I czas zbiorów. Jeszcze jedna rzecz, która nie umagałem się z przewodniczącym litury i księdza, ale tak wyszło, że akurat Benedykta żeby sobie wybrał. Zdanie, które jest, myślę teraz, komuś wygląda na nas, który jeżeli nie ma Boga w twoim życiu, wszystko inne się nie sprawdzi. To tak jakby zabiorąć źle pierwszy